Cześć Karolina. Hello, long time no see. Oczywiście, że tak. Doszły mnie słuchy, że ty w filmie będziesz grała. Jak się czułaś na planie filmowym? Bo wiem, że już masz to za sobą. Wiesz co, jest to na pewno mój debiut kinowy. Rzeczywiście pierwszy raz, kiedy byłam na planie filmowym, czyli półtora roku temu, na planie 365 dni, to miałam ogromny stres. Tym razem czułam się bardzo dobrze na planie, też głównie dlatego, że zostałam otoczona ogromną opieką, naprawdę o mnie dbali, pytali się cały czas, czy jest mi zimno, chcieli mi przynosić herbatki, więc no, naprawdę byłam traktowana bardzo, bardzo dobrze i czułam się na planie jak w domu. A kto ci partnerował podczas scen? Prócz mojej asystentki. No aktor, bo ja wiem z Instagrama. Mateusz Banasik, rzeczywiście to też głównie jemu zawdzięczam to, że pojawię się w filmie, dlatego że mnie polecił reżyserowi i producentowi, dlatego dziękuję Mati i już się nie mogę doczekać, aż wszystko będzie w kinie. Wszystko będzie w kinie oczywiście w drugiej połowie następnego roku. Dobra, czyli to było tak, że on cię polecił, ty pojechałaś na casting, przekastingowałaś się i dopiero wtedy cię wzięli. Czy poszłaś od razu po jego poleceniu na plan? Po jego poleceniu poszłam na plan. Czyli nie miałaś castingu? Wiesz co, myślę, że moja rola była dość bliska temu, co robię na co dzień, bo po prostu odegrałam rolę celebrytki. Jakkolwiek to nie brzmi, jakkolwiek kto nie będzie mnie teraz oceniał przed oglądając ten wywiad, to jednak rzeczywiście gdzieś tam ten świat celebrycki towarzyszy mi bardzo często, więc nie miałam... Nie było co castingować, bo ty wiesz co jest. Nie miałam większego problemu wejść w rolę, po prostu. Dajcie. Dobra, a złapałaś bakcyla aktorskiego? Chciałabyś więcej, jakąś większą rolę? No bo to jest twoje drugie zetknięcie z filmem, nie? Wiesz co, powiem ci szczerze, że to co życie przyniesie, to na pewno będę brała jakby życie za rogi, jakkolwiek się to nazywa. No dobra, ale to jest tak, że można czasem pomóc, nie? I tak jakby starać się o tę rolę. Myślałaś oczywiście, o tym? Oczywiście, ja jakby kiedy dostałam rolę w filmie 365 dni, to właśnie tak wyglądało. Ja poszłam normalnie na casting i to nie był mój pierwszy casting. Jakby modeling głównie z reguły wygląda tak, że masz bardzo dużo w życiu castingu, więc ja na swoim koncie castingów mam tysiące, ile już nie miliony, bo częściej słyszałam nie niż tak, ale oczywiście o takach się najwięcej mówi. Dobra, czyli jak dostaniesz propozycję, to pójdziesz do filmu, a ja tak to sama nie będziesz się pchała. Dobrze zrozumiałem, nie, czy źle? Rzeczywiście, jeśli dostanę jakąś opcję, no to tak, ale wiadomo, że szczęściu czasem trzeba pomóc i chodzić na castingi. No jak się pojawi jakiś casting i odpowiednia do tego rola, bo w rolach również chcę rozważnie wybierać, to na pewno też się pojawię na castingu.